Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Niby grady, a jednak coś sympatycznego widziałem. Nawigator ostrzega, że ktoś biega po asfalcie. Na gibkiego ruchu. Nie, jesteś nudyści. Proszę Państwa. Jedziemy całkiem inną trasą, zupełnie inną okolicę tymczasem. Widzę kogoś na widnokręgu. Kogoś z lawetą, dawać mi go tu gibko, gibko. Brądkow! Jak Brądkow? A, tu zacne pojazdy jakieś. Ale chyba nówki. Pośmiejmy się. Jakie nowe, jakie nowe. Do zobaczenia za 3 lata albo 4. Łolika na komisie oczywiście. Nie te osoby na jezdni. No i macie osoby na jezdni. Coś ciulnęło. Kurczaki jasne. Czy masz tryb sportowy? Czy oszczędny? Jak ciulnęło, to nie ogarniesz. Może akurat jakiś pas będzie luźny, to przemkniemy, ale kurczaczki, no. Nawigator się nie myli, osoby na jezdni mówiąc. I tu chodziło o strażaka pożarnego. Tfu, oby nie. Oby nic nie musieli obcy ratować. Aż mnie pokusiło tą drogą jechać. Dawaj, korytarz życia ogarniamy. Albo widzę śnieg, albo gasili elektryka, albo ktoś się wyrypał, ależ go spaliło, ależ go jarało. Albo jakąś gąbkę przewoził, nie, raczej go jarał. Cały się spalił, przeskubany. Co na to AC? Nie wiem. Ale numer, dobrze, wszyscy uciekli. Cholera. Ale afera. Czesi. Jak widać, fan marki. Państwu się wydaje, że rano widzieliście filmik na Facebookach, jak Romek ciśnie na Berlin. Wam się nie wydawało, Romek pchał na Berlin, ale spędziłem tam kilka godzin. Przyjechali panowie widzowie. Ho, ho, ho! Wschodnia flanka, jak mówią w telewizji. Oż ty. Poogarnialiśmy tematy. Zobaczyliśmy co najmniej 5 tysięcy aut. Każdy był swoim autem. Kto kupił, ten zabrał i pojechał na chatę. Tu lawetą był drugi raz, ja teraz cisnę za Drezno 120 km,
130 może mam tutaj upolowane, upatrzone, wręcz odłożone coś ładnego. I postanowiłem, że nie pojadę do domu. Po co mam na chatę jechać, wziąć prysznic, napić się piwka? Po co? Mam zakładać ciepłe kapcie, siadać w fotelu? Po co? Mam przytulić kobiecinę. Lepiej tyrać w robocie, jak ten wół. Jadę sobie za Drezno, 130 około. Dam cynk, jak się ma sytuacja. Zdrowia dla Państwa. Na moje oko 114 model lub 115, no coś wspaniałego. Dwulitrowy, nie, 2.2 diesel. Co to już tu Alik sobie na dzielnicy nie upitraził. Piękna rzecz. Oko może cieszyć. Tu akurat leci z Polski na Niemcy. O, teraz jadę w głąb Niemiec. Odbiłem od granicy około 150 km na razie, ale jadę w głąb jeszcze. Drugie 130, może 50. A propos mojego odłączania się i wypoczywania obrotomierza, ten pięć na blacie, on sobie spokojnie oddycha. Lekko taczne gazu bez podgórkę. Ożywa! Ciekawa historia. Piękna Ameryka. Tam przed nami na 100-200 metrze. Też coś pomyka, dawaj go tutaj do telewizorów. Jakiś EQC. Nie, Peugeot. Taka ta dupka zgrabna. Przepraszam. A to jadą na Francję. Tak sądzę, lub inny kraj cywilizowany. Do zobaczenia zatem za 3-4 lata. Autka. Erfurt prosto, dobra. To mi pasuje. Salon Polska na salon Niemcy, albo salon Polska na salon Francja, lub salon Polska na salon Liechtenstein lub Luksemburg. Mam kilku kolegów, którzy wożą regularnie nowe samochody z polski salon na salon Zachód. Belgia, Holandia, Francja. Jadą w polski salon tam. I każdy na tym zarabia. Zarabia salon polski, zarabia pan kierowca, zarabia salon francusko-niemiecko-holendersko-belgijski. Wszyscy mają do przodu. Jak to się dzieje, pojęcia nie mam. A jeszcze panowie labeciarze na powrocie zabierają sztuki fury do Polski i heja. No. Czyli żeby się każdemu kręciło, to trzeba dupę z łóżka codziennie, regularnie ruszać, a nie leżenie pod kołdrą i puszczanie bąków. Z tego kasy nie będzie. Jakieś maluchy. Czyżby 500? 500 w fartuchach, nie, coś innego. Poobierane piżamki.